zacznę z liczb i grubo. Ile mieszkań na terenie ilu gmin, powiecie bialskim i powiatach ościennych, mniej więcej harmonogram i wartość tego projektu? Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Podlaskie Południowe jednoczy 15 gmin razem z Krajowym Zasobem Nieruchomości, czyli 16 udziałowców. Mamy w planach do wybudowania 1000 mieszkań, oczywiście zróżnicowane w zależności od gminy. Często to są bloki, często jeszcze częściej nawet zabudowa szeregowa i wtedy będzie to już zadanie nowej spółki, którą dzisiaj powołujemy właśnie Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM KZN Podlasie Południowe. Jakie warunki muszą spełnić gminy, żeby móc uczestniczyć w tym projekcie? W zasadzie jeden podstawowy. Albo my mamy grunt, albo gminy mają grunty. Tutaj wszystkie gminy miały swoje grunty, bo całą resztę już załatwia spółka przy pomocy KZN-u, bo za pośrednictwem KZN-u każda z gmin może wejść niejako z marszu. Nie tylko te, które dzisiaj wchodzą, ale te, które będą chciały nawet dołączyć, albo te, które będą chciały utworzyć nowy SIM, bo pracujemy nad, to już jest drugi SIM na Lubelszczyźnie, a będzie jeszcze trzeci. Każda z nich może wejść z marszu, bo dostaje od nas za pośrednictwem Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3 miliony złotych na objęcie udziału w nowo tworzonej spółce. Każda gmina wnosi 3 miliony do tej spółki jako aport, także ten startup, jakim jest SIM, na początku, jeżeli mówimy o 15 gminach, no to łatwo sobie policzyć, to jest 45 milionów złotych kapitału początkowego. De facto spółka dzięki temu może żyć z odsetek, nie przejada tego kapitału, tylko ta działalność do momentu wbicia łopaty, czyli rozpoczęcia już tego procesu inwestycyjnego na placu budowy, może być finansowana z odsetek od kapitału. Harmonogram. Harmonogram jest bardzo prosty. Teraz po powołaniu spółki oczywiście przed nami takie formalne, właściwie wszystkie mało spektakularne rzeczy, które trzeba zrobić, a one zajmują niestety, zwłaszcza w przypadku startupu, jakim jest SIM, więcej czasu niż normalnym spółkom już funkcjonującym, a jeszcze dodatkowo tym bardziej nie są to spółki prywatne, czyli krótko mówiąc my nie budujemy dla zysku, ale dla zrealizowania celu, jakim jest wybudowanie tych mieszkań, czyli krótko mówiąc my nie realizujemy niejako cel publiczny. Obowiązują nas przetargi, zamówienia publiczne, to oczywiście wszystko wydłuża ze względów zrozumiałych. Ale po tym etapie zarejestrowania spółki, utworzenia władz, KRS-u, REGON-u i tak dalej, banku, siedziby, kolejne etapy to są wnoszenie aportów gruntowych, bo każda z gmin musi formalnie wnieść te aporty gruntowe, kolejne akty notarialne, podjąć uchwały, etc., etc. To jest cały proces, potem mamy pracę koncepcyjne, potem prace projektowe, pozwolenie na budowę i dochodzimy wreszcie do najważniejszej kwestii, czyli montażu finansowego, bo nie mamy jednego źródła finansowania, tylko cztery. Pierwszym jest 10% wsparcia znowu z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na każdą inwestycję, potem jest do 35% wartości inwestycji z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest kolejne wsparcie. Pozostałe 55% dzieli się między partycypantów i mieszkańców i kredyt zaciągany w BGK-u przez spółkę. Niejako w imieniu mieszkańców, dlatego że to są mieszkania dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową. Więc spółka zaciąga ten kredyt. Ten kredyt dzisiaj będzie jeszcze korzystniejszy przez zamrożenie stóp procentowych na poziomie 2%. Ta ustawa obejmuje również społeczne inicjatywy mieszkaniowe, więc one będą mogły ten kredyt uzyskiwać na poziomie mniej więcej sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. To też oczywiście spowoduje, że ten przyszły czynsz będzie mniejszy, no bo ta wpłata od ten kredyt bankowy będzie mniejszy. My zachęcamy do tego, żeby partycypanci w maksymalnej możliwej ustawowo części partycypowali, czyli 30%, bo mogą minimum 10 do 30%, bo ta partycypacja może wynosić. Uchwałę w tej sprawie podejmuje każdorazowo gmina, na którym terenie to jest budowane, więc każda gmina może sobie różnie ukształtować ten podział między kredytem a partycypantem, ale my zachęcamy do 30%, dlatego że to potem się przekłada na niższy kredyt, a tym samym na niższe czynsze, więc siłą rzeczy ta pierwsza wpłata, jeśli jest właśnie w tej wysokości, to ona potem może spowodować, że to będzie łatwiej spłacać ten kredyt w kolejnych latach jego trwania. Docelowo, co jest też istotne, bo większość osób tego oczekuje, te mieszkania będą na własność.
No, mam cichą nadzieję, że z tego pomysłu wyjdzie blok dla naszych mieszkańców, więc te problemy, które jeszcze mamy mieszkaniowe, bo tych osób zgłaszających się o mieszkania mamy dość sporo, to będzie dla nich właśnie okazja, żeby móc pozyskać własne cztery kąty i myślę, że to będzie, zaczniemy realizować dość szybko, bo skoro już się zawiązało, to idzie to w tą stronę, żeby coś z tego wyszło. Może jakieś liczby byśmy poznali, ile tych mieszkań, wartość projektu? Może, to znaczy, to nie są rzeczy jeszcze sprawdzone, więc nie chciałbym podawać rzeczy niesprawdzonych. W tej chwili będziemy przeprowadzali, nazwijmy szeroko idącą rozpoznanie, jaka jest skala tych potrzeb, ale na podstawie tego, co mamy, kiedy dzielimy lokale socjalne, to widzimy, jak dużo podań wpływa i jak dużo niestety osób musimy odesłać z kwitkiem, bo nie mamy tych lokali. I myślę, że na początek wystartujemy od jednego bloku. Jeden blok od strony ulicy, od strony Terespola, przy Straży Granicznej. To jest tak wstęp ta lokalizacja. Nie, lokalizacja to jest, natomiast chcemy stamtąd zacząć. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na większą ilość, mamy kolejne dwie lokalizacje wskazane, także, ale na razie zaczynamy od tej jednej lokalizacji, pierwszy blok, a później zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Generalnie to jest potrzebna i ważna inicjatywa w skali tutaj. Zapotrzebowania na mieszkanie w Janowie Podlaskim są bardzo duże. Mamy sporo osób też przyjezdnych, którzy szukają z jakiegoś lokum, szukają stacji, a fizycznie ich nie ma. I w związku z tym myślę, że tą lukę akurat wypełni właśnie ta budowa mieszka w ramach SIM-u. Panie wójcie, SIM na terenie gminy Konin, jak może wyglądać? No jak może wyglądać? Będą to mieszkania dla osób, które po prostu mają troszeczkę słabszą sytuację materialną. No mamy odpowiednią działkę już uzbrojoną. Tę działkę chcemy postawić jakiś jeden taki, może 8, może 10 rodzinny blok na tym miejscu. No zobaczymy, jeszcze nie ustalaliśmy szczegółów. No i po prostu wsparcie młodych ludzi, żeby nie uciekali, żeby mieli jeszcze miejsca pracy, bo głównie te miejsca pracy i mieszkanie trzymają te całe społeczeństwo. No nie oszukujmy się, wyludniamy się, dlatego przeciwdziałamy temu i myślę, że ten SIM nam w dużym stopniu pomoże. Lokalizacja tego bloku? To jest ulica 1 Maja i ulica Morwowa, przepraszam. No przy byłym domu nauczyciela, bo tam teren mamy uzbrojony. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Gmina Komarówka Podlaska z dużą nadzieją przystąpiła do społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Radni zagłosowali, żeby wstąpić, żeby podjąć taką szansę, którą daje SIM. Chcemy w ramach SIM-u zbudować kontenerowe mieszkania, które będą przeznaczone dla tych osób, które zgodnie z tym, po co jest SIM powoływany, albo nie mają zdolności kredytowej, albo mają za duże dochody na mieszkania komunalne. Jest taka grupa mieszkańców, którzy na pewno zechcą z tego korzystać. Już teraz jesteśmy w trakcie podziału działki, która będzie aportem wniesiona, na której będą te mieszkania kontenerowe budowane, tak żeby jak najprędzej można było rozpocząć ten proces inwestycyjny, żeby mieszkańcy, którzy czekają na mieszkania, żeby mogli właśnie w Komarówce znaleźć swój dom. Mniej więcej lokalizacja. Lokalizacja jest sama miejscowość Komarówka Podlaska, działki w kierunku miejscowości Derewiczna. Gmina Konstantynów zadysponowała nieruchomość, którą posiada na terenie osiedla mieszkaniowego bloków mieszkalnych, czyli posiadamy działeczkę o powierzchni 64 arów, gdzie zdecydowanie jest dobra lokalizacja na wybudowanie bloku mieszkalnego, czyli wielorodzinnego obiektu, który posłuży ewentualnym przyszłym mieszkańcom i myślę, że starania są takie, żeby w ramach tego SIM-u taka inwestycja się tam znalazła. Ile to może być mieszkań? No myślę, że minimum 12, myślę, że nawet do 20 mieszkań będzie mogło tam znaleźć swoje miejsce. Zapotrzebowanie jest? Zapotrzebowanie jest, pytania już trafiają, więc myślimy, że uda się to sfinalizować i nowi mieszkańcy na terenie naszej miejscowości się pojawią. Panie wójcie, jakie plany związane z SIM-em mogą zostać zrealizowane na terenie gminy Leśna Podlaska? Ja liczę na to, że zostaną zrealizowane, po to podpisujemy zobowiązania. Otrzymaliśmy już pierwsze i wstępne pieniądze, 3 miliony dla wszystkich gmin, po 3 miliony, żeby było jasne, które przekażemy i uzbroimy spółkę w środki. I dzięki tym środkom liczymy na to, że powstaną mieszkania, które
tu trzeba zaznaczyć, to nie są mieszkania komunalne i socjalne, to nie są mieszkania, które wchodzą do zasobu komunalnego gminy. Gmina jest zobowiązana dalej prowadzić swój zasób komunalny i budować mieszkania komunalne i socjalne, natomiast z pewnością te postawione przez spółkę Południowe Podlasie spowodują, że zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne będzie mniejsze. Osoby, które będą miały niższe dochody, będą mogły po preferencyjnym czynszu nawet dochodzić do własności tych mieszkań. Więc sytuacja na rynku mieszkaniowym w poszczególnych małych gminach może ulec znaczącej poprawie, dodatkowo poprzez działania gmin w przestrzeni komunalnej i socjalnej. Wiemy w tej chwili, że tak jak analizujemy zapotrzebowanie na mieszkania, tanie mieszkania, ale w dobrym stanie, też i komunalne i socjalne jest bardzo duże i coraz większe. Tych mieszkań jest coraz mniej. Jesteśmy krajem, który stale się rozwija, stale buduje mieszkania, drogi mieszkania, to nie jesteśmy starą Europą, typu nasz przyjaciel Francja, gdzie tych mieszkań jest budowanych niewiele. Są stare budowane, niezniszczone przez wojnę, są stare mieszkania, które nie są wracanie zniszczone zawiruchą wojenną, więc tam buduje się mało. Mało, dodatkowo można powiedzieć, że nasze partnerskie regiony odnotowują zupełne odejście od miast i centra miast stoją puste, tam nie ma kto mieszkać. Polska jest krajem dynamicznym, który się rozbudowuje, Polacy są dynamiczni. Po prostu to jest siła Polaków, nieustająca, która pcha nas cały czas do przodu, więc ci, którzy przyjeżdżają, otwierają oczy ze zdumienia, ile my już zrobiliśmy, chociaż sami tego nie wiemy. To tak na marginesie, kiedy byli u nas Francuzi, odwiedzili szkołę, byli pod wrażeniem tego, co się u nas dzieje. Doceniajmy to. Ile tych mieszkań może powstać na terenie gminy Leśna Podlaska? Chcemy postawić jeden budynek, gmina Leśna Podlaska wniesie aportem 2 nieruchomości. Na 2 nieruchomościach chcemy postawić 2 budynki wielorodzinne. Jeden budynek w obrębie osiedla bloków mieszkalnych, byłby to punktowiec o pojemności 12-15 mieszkań. Gmina Umazy przystąpiła do społecznej inicjatywy mieszkaniowej i w ramach tej współpracy i podpisanego dzisiaj aktu notarialnego gmina Umazy przekazuje do spółki w postaci wkładu własnego działkę w centrum Łomas przy ulicy Cichej, która zostanie przeznaczona pod budowę bloku wielorodzinnego, budynku wielorodzinnego składającego się z około 24-26 mieszkań. Jest rzeczywiście w gminie Umazy taka pilna potrzeba budownictwa, jest poszukiwanie nowych działek pod budownictwo, ale także również miejsc takich jak blok, takich jak i mieszkania. W Umazach do tej pory jest jeden blok administrowany przez spółdzielnię mieszkaniową, ale rzeczywiście od jakiegoś czasu takie zapotrzebowanie jest coraz większe. Dodatkowo nasze mienie komunalne w postaci mieszkań komunalnych i socjalnych, mieszkania nie są w najlepszym stanie i chcielibyśmy przede wszystkim tutaj, zagospodarowując przede wszystkim ten blok i te mieszkania, w jakiś sposób również zagospodarować te mieszkania, które do tej pory były i tam no, po prostu ludzie dzisiaj mieszkają. Część jest wymagających remontu, część też w przyszłości rozbiórki tak naprawdę, więc jakby sama inicjatywa budowy bloku to jest to silna i jest duża potrzeba w gminie Łomazy. Harmonogram już znamy? Jeśli chodzi o harmonogram, to będzie to w najbliższym czasie gmina Umazy zmienia plan zagospodarowania przestrzennego na tą działkę i to nastąpi w najbliższych miesiącach. Następnie zostanie wyłoniony projektant, który będzie projektował wykonanie tego bloku i to również w tym roku jest planowane, a następnie przetarg na prace budowlane, które wierzymy, że tuż po zakończeniu projektu rozpoczną się, tak aby w przyszłym roku już pierwsze i ostateczne prace mogły zostać wykonane. Natomiast jestem bardzo zadowolony z tego, że tą społeczną inicjatywą mieszkaniową Południowe Podlasie została objęta właśnie gmina Piszczac. Zapotrzebowanie na mieszkania, na tanie mieszkania i tanie domy jest, myślę, w całym powiecie bialskim. Jest dużo młodych ludzi, którzy zostają tutaj, którzy nie wyjeżdżają, którzy zakładają tu rodziny.
a jednocześnie pracują, niemniej jednak nie stać ich w tym momencie na to, aby chociażby wziąć kredyt. A jeżeli wziąć kredyt, to ten kredyt jest bardzo drogi, często pochłania jedną pensję, jeżeli dwie osoby pracują. No i to w takiej dłuższej perspektywie jest no słabe, tak? Mało efektowne, mało wykonalne i dochodzi do różnych dramatycznych sytuacji. A ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa wychodzi właśnie naprzeciw takim ludziom, dając im możliwości po pierwsze taniego mieszkania czynszowego, po drugie przy odpowiedniej wpłacie własnej, czyli 10, 20 lub 30%, bo takie jest założenie, możliwość dojścia do własności. I to jest najważniejsze, że mieszkamy, płacimy czynsz, płacimy ten udział własny i możemy w perspektywie tam chyba 15 lat, jak dobrze pamiętam, dojść właśnie do własności mieszkania. Jak te cztery kąty gminy Piszczac mogą wyglądać? Czy to będą bloki, czy to będą domy indywidualne, jednorodzinne? Jednoznaczna koncepcja jeszcze nie powstała. Powstały dwie. Jedna koncepcja to jest właśnie blok, dwa bloki, w zależności od tego, jaki to będzie teren, bo to umiejscowienie tych budynków też jest brane pod uwagę w kilku lokalizacjach, ale jednocześnie także rozważam tutaj podjęcie działań w kierunku budowy tak zwanych szeregowców, czyli takich bardziej, no, bardziej domów niż bloków. Jest to taka zabudowa szeregowa, która także wpisuje się w miejscowość Piszczac, bo no, myślę, że jeśli to powstanie, to właśnie w samym Piszczacu. Jeśli mieszkań, to ile? I jeśli szeregowców, to ile? A to jest trudne do oszacowania na dzisiaj. Obstawiam, że jeżeli chodzi o blok, bo tutaj już mamy pewne szacunki, to będzie około 25-30 mieszkań. No cieszymy się, że już jesteśmy po podpisaniu aktu notarialnego. Cieleśnica Pałac, miejscowość w gminie Rokitno. Tam planujemy budowę mieszkań jednorodzinnych. Tam właśnie jest to miejsce, gdzie mam nadzieję, już w niedalekiej przyszłości rozpocznie się inwestycja. Ile tych mieszkań może być? Kto może w nich zamieszkać? Na chwilę obecną nie jestem w stanie określić liczby mieszkań, domów jednorodzinnych, ale wierzę, że ta miejscowość jest odpowiednim miejscem. Gmina Rososz idzie za ciosem. Pierwsze mieszkania, domki fantastyczne już powstają. Dla Was to za mało? Tak, za mało, bo brakuje nam mieszkańców. Chcemy jak największą ilość mieszkańców zatrzymać w gminie Rososz. Dlatego przystąpiliśmy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Jakie plany z tym kolejnym etapem? Kolejny etap to prawdopodobnie przystosowanie budynku po byłym przedszkolu do zamieszkania przez osoby z gminy Rososz. Prawdopodobnie powstaną cztery mieszkania. Nowe działki przeznaczone pod budownictwo również się znajdą? Być może tak, tutaj jeszcze pola do manewru mamy sporo. Co prawda działek gminy Rososz będących własnością gminy jest niewiele, ale jeszcze się zastanawiamy, które można by przeznaczyć na budowę nowych mieszkań. I na chwilę wróćmy do tego, co powstaje już, ponieważ te domki są już praktycznie gotowe do zamieszkania, niewiele brakuje. Czy już ruszyła rekrutacja? Jak to wygląda? Jeszcze nie ruszyła. Tak naprawdę termin zakończenia budowy to jest sierpień przyszłego roku, więc ta rekrutacja ruszy prawdopodobnie na wiosnę przyszłego roku. Prace idą szybko, także postęp na budowie widać. Wykonawca robi to wyprzedzając harmonogram. Jakie plany w związku z SIM-em mogą być zrealizowane na terenie gminy Sosnówka? Bardzo nurtujące, o czym wszyscy doskonale mieszkańcy wiedzą. SIM ma powstać w nieczynnej szkole w Rozwadówce. Jest to wykorzystanie istniejącego, dosyć ciekawego, fajnego budynku, który już od kilku ładnych lat stoi jako pustostan, a dzięki temu znajdzie swoje zastosowanie. Myślę, że dzięki temu również kilka osób z gminy będzie mogło skorzystać z oferty tych mieszkań. Zapotrzebowanie jest. Tak, cały czas są pytania. Myślę, że nie będzie problemu z tym, aby wykorzystać to do końca. Czy jest w tym momencie dzięki temu projektowi szansa
pytam o gminę Sosnówka, ale tak jak rozmawiasz, panie wójcie, ze swoimi kolegami, na to, że być może pojawią się mieszkańcy z innych regionów Polski, którzy szukają mieszkania i będą mogli stać się mieszkańcami danych nowych samorządów? Oczywiście, jak najbardziej. Wprawdzie może gmina Sosnówka nie jest zagłębiem przemysłowym, gdzie można by było znaleźć tysiące miejsc pracy i tak dalej. Natomiast leży w tak urokliwym miejscu, że pewnie większość osób, które raz przyjadą do Sosnówki, zakochają się i będą chciały tam zostać. Dzień dobry Państwu. No, z tym projektem wiążę duże nadzieje, ponieważ tak jak większość gmin, gmina Tuczna się wyludnia. Także mam nadzieję, iż powstaną mieszkania, które przyciągną młodych ludzi, rodziny na teren gminy Tuczna. Dzisiaj mieliśmy zakończenie roku szkolnego i tak spojrzałem po kadrze pedagogicznej, są to osoby w moim wieku, także już niedługo do emerytury i nie widzę za bardzo zastępujących tutaj nauczycieli, czyli tych osób w wieku młodszym. Niestety też ta reforma związana z emeryturami nauczycieli spowodowała, iż ta kadra się bardzo tutaj, niestety, ale posunęła wiekowo. I też wiąże właśnie z powstaniem tych mieszkań, wiąże nadzieję, że ewentualnie nauczyciele, młode pokolenie też zechce tutaj osiąść na terenie naszej gminy i zastąpić pedagogów, tych, którzy wkrótce odejdą na emerytury. Ile tych mieszkań może u Was powstać? Jaki jest koszt tego programu u Was i jak wygląda harmonogram mniej więcej? W tym momencie planowane jest 6 mieszkań w naszej gminie. No, taką działkę mamy, którą udostępnimy jako wkład. Jeżeli będą potrzeby, mamy kolejne działki, będziemy kolejne działki uruchamiać. Natomiast z tego, co wiem i rozmawialiśmy tutaj z Dariuszem Litwiniukiem, gmina Tuczna chyba będzie tu pilotażowo traktowana i chyba w gminie Tucznej według harmonogramu mają powstać te pierwsze mieszkania, co mnie bardzo cieszy. Metr kwadratowy ma kosztować nie więcej niż 4,5 tysiąca złotych, także cena, myślę, przystępna. Możliwość też dojścia do własności tego mieszkania, natomiast czynsze też są atrakcyjne, ponieważ będą przez pierwsze lata dofinansowane w 50% z budżetu państwa. Także młodym rodzinom, które rozpoczynają start, najchętniej w naszej gminie, to myślę, że są to dobre warunki. Thank you.